Podczas 41. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbył się specjalny przedpremierowy pokaz najnowszego filmu Wojciecha Smarzowskiego Wołyń. Obraz pokazujący tragiczną historię losów Polaków i Ukraińców na Kresach podczas II wojny światowej objęła swoim mecenatem Kasa Stefczyka. Матвей Казимирович. Давай, давай, выходи, 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 быстро, 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 все, все, шевелись, 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 давай, давай, давай. Kiedy robiłem Róże, to sobie obiecałem, że nigdy więcej nie będę kręcił filmu historycznego, dlatego że u nas nie ma pieniędzy na takie kino, a widzowie nie chcą oglądać czołgów z tektury. Ale po projekcjach Róży miałem kilka takich fantastycznych odbiorów, że coś tam się no, w mojej głowie znowu otworzyło na takie kino. 3, 2, 1, akcja! Nie ma w tym filmie dat, nie ma w tym filmie miejsc i nie ma właśnie napisów wyjaśniających, dlatego że to nie jest podręcznik historii. To jest moja wypowiedź na ten temat, to jest punkt, od którego być może część widzów no, dowie się czegoś o tej historii, ponieważ badania pokazują, że połowa Polaków nie wie, co się wydarzyło na Kresach, a połowa z tych, którzy deklarują, że wiedzą, wie źle. Wszystko, co zagrałam w tym filmie, to zagrałam po raz pierwszy. Każda scena była dla mnie dużym wyzwaniem. Pójdziesz za Macieja. Ale no, zrobiłam to, tak mi się wydaje, najlepiej jak tylko mogłam. Z frontu! Dezerter. Znacie swój? To jest ogromna lekcja przy okazji patriotyzmu i tego, żeby zacząć rozmawiać o swoich przodkach, o tym, skąd się wziąłem. I taką lekcję od zakończenia tych zdjęć jakoś przerabiam sam ze sobą i ze swoimi synami. Ostatnio zabrałem ich dokładnie w podróż tam na Rzeszowszczyznę, gdzie spotkaliśmy się z ciotką cudowną, Marysią Przewłocką, z naszą przyszywaną ciotką, której to rodzice uratowali, czy jakby zaopiekowali się moimi dziadkami, którzy uciekali w 43 na Bosaka z Wołynia i od tej pory rodzina Przewłockich stała się taką najbliższą, prawdziwą rodziną, najbliższą rodziną dla Jakubików. Nie robiłem takiego filmu, żebym tak bardzo uważał i na etapie scenariusza, i na etapie pracy. Nie chuchał na zimne, bo ja wiem, że ten temat jest więcej niż delikatny, prawda? Więc... A potem ich siekierami, nożami. Wszystkich ich wyzabijali. Cała tajemnica, wydaje mi się, jest w wyważeniu proporcji. No i one z tej naszej, polskiej strony, w moim odczuciu są wyważone no, dobrze. Myślę, że ze strony ukraińskiej oni to widzą inaczej. Sąsiady. Po jakimś czasie ten film będzie pracował na oczyszczenie tych naszych relacji. Że nie można budować tego pojednania na tym, że się prawdę zamiata pod dywan, prawda? Polak pan, a ukraińska!